Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością, a na dywanie stoi już przygotowany KTM Duke. No i uwaga, jest to pojemność 690, czyli myślę, że już taki zawodnik, nawet dla tych, którzy mają już delikatnie pojęcia na temat motocykli, chcą się fajnie pobawić, no to myślę, że jest to bardzo fajny naked. Jeżeli szukacie właśnie takiego motocykla, usiądźcie sobie wygodnie, a ja już Wam zaprezentuję, co udało nam się dobrać. KTM Duke, pojemność 690, czyli już naprawdę całkiem fajna maszyna. Słuchajcie, zacznę chyba od tego, MotorW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się pewnie domyślacie, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę każdy motocykl, zanim trafi na dywanik, no to trafia do nas na serwis. Jeżeli my widzimy, że coś w danym motocyklu trzeba poprawić, wymienić, to robimy to już z góry i każdy motocykl jest fajnie przygotowany na sezon. Nie było inaczej w tym przypadku, ale myślę, że tu trzeba zacząć jeszcze inaczej. Słuchajcie, dlaczego ta oferta jest fajna? Bo jeżeli szukacie takiego motocykla, pewnie nad tym się zastanawiacie. Pierwsza rzecz, motocykl całkowicie bezwypadkowy. Frazę bezwypadkowy także napiszemy na fakturze, więc jesteśmy tego pewni. Co więcej, motocykl jest cały w oryginale. Wszystkie kolorowe elementy są fabryczne od nowości, nie ma żadnej drugiej warstwy lakierów, wszystkie elementy fabryka, tak samo naklejki oryginalne od nowości na tym KTM-ie siedzą. Co więcej, mamy bardzo fajną historię tego motocykla. Oczywiście pominąwszy, że są dwa kluczyki, wszystkie karty, książka serwisowa, wyciągi z ostatnich badań technicznych. Zobaczcie, nawet o tyle fajny jest dokument, który jest najświeższy chyba. Chyba ten badanie z 2022 roku, wtedy miał 19 tysięcy nalotu. No i tak co 2 lata wstecz te przeglądy były robione. No a na tą chwilę ma 20, bodajże 3 tysiące kilometrów nalotu. Już to zaraz sprawdzimy. Oczywiście dwa kluczyki, więc nie dość, że bezwypadkowy, no to jeszcze całkiem fajny i oryginalny przebieg. Więc myślę, że to także jest fajna opcja. Kolejna rzecz. Motocykl, który jest, tak jak Wam wspomniałem, po serwisie, czyli my przygotowaliśmy go na sezon. No i tutaj podeszliśmy naprawdę bardzo, bardzo konkretnie. Słuchajcie, oczywiście serwis olejowy filtrowy, nowy olej w silniku, ten teraz jest Motulem 700, czyli full syntetyk, tym czerwoniutkim olejem, więc macie nowkę sztukę oleju, oczywiście z filtrem oleju. Tutaj wymieniliśmy też płyn hamulcowy z przodu, z tyłu. Stwierdziliśmy tak, że trzeba wymienić tu komplet opon, mimo że stare nie były jakieś tragiczne, no to jednak myślę, że warto w takim motocyklu już zadbać o to ogumienie naprawdę konkretnie, więc macie nówki sztuki jeszcze niejeżdżone, w sensie tylko tyle, co po montażu tych opon zrobiliśmy jazdę próbną, więc nówki sztuki z przód, tył, Pirelli Diablo Rosso dwójki, naprawdę nówki sztuki, 2023 rok opon. Zobaczcie, z przodu, z tyłu będą fajnie Wam kleiły, więc tutaj także macie już tysiaka w kieszeni na start i już macie ten motocykl przygotowany super. Żadnych innych rzeczy w tym motocyklu nie trzeba było robić, czyli tarcza przód, tył w porządku, klocki ok, napęd w fajnym stanie, lagi suche, nie ciekną, akumulator w porządku, więc żadnych innych tutaj rzeczy nie trzeba było robić. Motocykl jest gotowy do drogi, więc tak naprawdę aby go zarejestrować i jeździć. Jak już jestem przy rejestracji, oczywiście Wam mówię, motocykl będzie miał przygotowaną kompletną dokumentację do rejestracji przez nas, czyli Was tak naprawdę po zakupie obchodzi tylko wizyta w Wydziale Komunikacji. My robimy pierwszy przegląd zerowy w Polsce i tak dalej, więc Wy idziecie bezpośrednio do Wydziału taki motocykl już rejestrować. Na motocyklu stawiamy fakturę VAT marżę, więc nie idziecie do Urzędu Skarbowego, nie płacicie tam tego 2%, więc z tego jesteście zwolnieni. Koszt rejestracji to w okolicach 120 zł, dostajecie tablicę od ręki, potem już tylko ubezpieczenie i koniec, więc to też kolejna mega fajna opcja. No i słuchajcie, zapraszamy serdecznie do nas do Żordowa, żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo, usiąść, przymierzyć, jak pogoda pozwoli tutaj przejechać. Więc zapraszam Was serdecznie, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy, będziecie mogli sobie lepiej ten motocykl na miejscu zobaczyć. Ale jeżeli macie, nie wiem, za daleko, nie macie jak przyjechać, nie macie czasu, to także nie jest kłopot. Wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My Wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i taką dobrą sprawę, z góry płacicie tylko za sam koszt transportu. My do Was przyjeżdżamy. Jeżeli Wam się motocykl podoba, no to dopiero wtedy płacicie za motocykl na miejscu. Więc myślę, że to jest całkiem fajna oferta w obie strony. Gorąco też do niej zachęcam. Jest też szansa zakupu motocykla na raty, więc znowu kolejna możliwość. Jeżeli macie tylko jakiekolwiek pytania, to po prostu najzwyczajniej zadzwońcie, zapytajcie, napiszcie, czy SMS-em, czy na Otomoto. Zawsze w jakiś sposób Wam na pewno pomożemy. Podajcie też nasze social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Także możecie nas kojarzyć z konta na YouTubie pod nazwą
są do odciny TV. Tam także sporo się działo, my także też jeździmy na motocyklach, więc sporo wokół tej tematyki motocyklowej wokół się tam przewijało. Najwięcej dzieje się na Facebooku, tam też na bieżąco dodajemy zdjęcia z klientami, więc wpadajcie tam, Moto Ervo, wpisujcie Żardów i na pewno nas wszędzie znajdziecie. No i co? Mam nadzieję, że już niedługo się usłyszymy, może nawet zobaczymy. Trzymajcie się ciepło, lewa w górę, siemanko, hej!